Cześć wszystkim. Chciałem dzisiaj pokazać, słuchajcie, przyczepę na dwa kłady firmy Temaret. Jest to, słuchajcie, przyczepa o wymiarach 3 metry na 2 i wchodzą idealnie dwa kłady. I słuchajcie, macie do tego najazdy, tak jak widać. One są chowane od tyłu. Teraz pokażę, jak to wygląda. Tutaj się chowają pod spodem. Wyjmujecie, w każdej chwili zakładacie. Macie mocowanie pod pasy, więc spoko opcję sobie przewijacie przez hak czy tam przez ramę. I tak samo z przodu to samo jest. Ten sam zestaw. To są barierki, które demontowujecie przy wjeździe i musicie później założyć. Ewentualnie jaki kład jest trochę większy, no bo to czasami jest tak, że jakieś opony są większe, no to tej barierki się nie zakłada, bo po prostu za bardzo koła wystają, więc tą barierkę trzeba będzie sobie schować pod pojazd najwyżej. Ale mam na to patent, bo będziemy sobie zmieniali troszeczkę koncepcję tego. Będziemy wycinali sobie ten kwadrat i będzie ładnie do dołu jeszcze wchodził na samym takim płaskim rancie. Może nie będzie zabezpieczało na boki, ale przynajmniej nie trzeba będzie gdzieś tam pod kłada wrzucać tej barierki. Także no tak przy okazji, jak tu widzimy, launching jest zapakowany, więc tej barierki na razie nie założycie i tak samo tutaj przy 520C w moto też nie założycie, więc trzeba tą barierkę chować pod pojazd, najwyżej pasem sobie łapać. W każdym bądź razie mówię 3 metry na 2. Jest to przyczepa, słuchajcie, z hamulcem. Jest to naprawdę taka porządna, bo widać, że to jest gruba blacha. I jest jeszcze jeden patent taki, że ja generalnie zamawiam ze wzmocnioną ośką do 1,5 tony, bo można jeszcze tam ze dwa warianty zamówić, taką słabszą, 1300 i 800 kilo ośkę. Ja jestem zdania, że lepiej sobie zamówić taką 1,5 tony oś wzmacnianą, bo nie wiem, będziecie kiedyś paletę czegoś chcieli wozić, a tak naprawdę to nie przeszkadza w DMC, bo możecie sobie zarejestrować ją na od 800 do 1500 kilo, więc kto jaki ma pojazd, wystarczy, że nam wyśle zdjęcie dowodu rejestracyjnego i Wam dobiorę tak, żeby w miarę jakoś etolem, nie używać tego etola. Bo niektórzy chcą, żeby 3,5 tony cały zestaw miał. Więc generalnie zamawiam wzmocnioną, taką na 1,5 tony, ale wagę, jak chcecie w dowodzie przy zakupie nowej przyczepy, można zmienić. Od 800 do 1500, pamiętajcie, przy zakupie. Później już nie da rady tego zmienić. Tylko w momencie zakupu przyczepy jeszcze można zmienić te wagi. Pod klienta, jaką chce przyczepę, taką możemy zrobić. No i co? No platforma wodoodporna, tutaj płyta. Dużo miejsca jest, zobaczcie, tak naprawdę jeszcze możecie włożyć jakąś skrzynię, pług sobie pomiędzy, więc generalnie jakby były mniejsze kłady, to jeszcze chyba ze 3 by weszły. Ale pokazuję Wam na takich największych kładach, że wchodzą tutaj dwa duże. Wchodzą też tysiące z dystansami dwa, także nie ma problemu, że będą się stykały nad kolami i szurowały. Także bardzo fajna opcja mieć taką przyczepkę. A teraz Wam pokażę, słuchajcie, jak wjeżdża Budgie Z-Force, bo też również pasuje na tą przyczepkę. Oraz jak wjeżdża GoS z kosiarką, że też możecie użyć właśnie do takich innych tych celów niż tylko wożenie dwóch kładów, więc oglądajcie i jak chcą Państwo zainteresowani są przyczepkami, to zamawiajcie u nas, więc patrzcie dalej. Również Budgie wchodzi idealnie. Więc też przyczepka dla osób, którzy zakupią takie właśnie bagi i szukają przyczepki, więc idealnie pasuje, zobaczcie, Z-Forsik na tą przyczepę i jeszcze ile zapasów jest z jednej i z drugiej strony. A tutaj na przykład wariant z kosiarką i kładem, zobaczcie, jak ładnie pasuje. Możecie jechać sobie na robotę, wykosić gdzieś tam trawę, a później zapakować sprzęt i wrócić. Więc spoko opcja też właśnie pod takie rzeczy, że możecie taką wielką kosiarkę też założyć i kłada również.